Witam po raz trzeci. Jeszcze nam zostało doświadczenie z aniliną, która jest przykładem słabej zasady organicznej. Proszę Państwa, anilina, jak Państwo zaraz zobaczą, niespecjalnie miesza się z wodą. Jeśli mam tutaj probóweczkę z wodą i wstrzykniemy tutaj kilka kropelek aniliny, to proszę popatrzeć, że nic takiego się nie dzieje, to po pierwsze, no bo co ma się dziać? Ewentualnie woda przybierze lekko zasadowy odczyn, podobnie jak woda amoniakalna, no bo jest to słaba zasada. Ale proszę popatrzeć, tworzy się emulsja, anilina niespecjalnie chce się w wodzie rozpuszczać. Jeżeli do tego roztworu dodamy kilka kropel kwasu solnego, no i emulsja nam zniknęła, co jeszcze pary chlorowodoru, ewentualnie jakiejś mgły powstałej z soli nad roztworem. Dobrze, ale teraz, jeśli do tej powstałej soli wrzucimy mocnej zasady, czyli na przykład wodoru tlenku potasu. O, proszę popatrzeć. Proszę popatrzeć. Pojawiają się tam oleiste kropelki. Teraz się zgromadzą w troszkę większe i wypłyną na górę jako olej. O, już widzę, że się zaczyna tworzyć na górze olej, który jest niczym innym, tylko odzyskaną aniliną. O, widać ładne kropelki, które przy potrząsaniu sobie pływają i podskakują do góry. Także wyparliśmy, odzyskaliśmy anilinę. OK, czyli mamy komplet doświadczeń związanych z wypieraniem się zasad. Dziękuję ślicznie za uwagę.